Człowiek, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, chorował na trąd. W czasach Pana Jezusa ta choroba należała do nieuleczalnych. Dlatego też uzdrowienie człowieka trędowatego było uznawane jako bardzo wielki cud. Dzisiaj, mimo tego, że trąd można leczyć i można tej chorobie skutecznie zapobiegać, to na świecie, jak mówią statystyki, żyje około 200 tysięcy ludzi, którzy na trąd chorują. Najczęściej występuje trąd pośród ludzi najbiedniejszych. Pocieszające jest to, że w ciągu ostatnich 20 lat z trądu zostało wyleczonych około 16 milionów ludzi. Pamiętać musimy o tym, że pierwszą zachętą dzisiejszej Ewangelii to jest modlitwa za ludzi chorych na trąd, za wszystkich, którzy się leczą i pomagają trędowatym w ich życiu. Pośród takich ludzi jest wielu misjonarzy. Również są to misjonarze, którzy pochodzą z naszej ojczyzny. Ale w dzisiejszej Ewangelii ukryta jest jeszcze druga zachęta z powodu tego, że jest trudna do zauważenia. W czasach Pana Jezusa oraz dzisiaj wielu boi się trądu oraz ludzi trędowatych. Powstały dla tych ludzi specjalne wioski, w których oni mieszkają. Nie mogą z tych wiosek wychodzić, by nie spotkać się ze zdrowymi, bo jest to związane z ich odrzuceniem i izolacją od całego społeczeństwa. Jest takie powiedzenie: traktować kogoś jak trędowatego. To znaczy, jeśli kogoś nie lubimy, to wymyślamy różne powody, by go krytykować, unikać i w ogóle się z nim nie spotykać w życiu. Bo my lubimy bliźnim przypinać różne łatki. Bezzasadnie przypisujemy komuś jakąś negatywną cechę, postawę czy zachowanie. Bo świat to dla niektórych ludzi taki wielki teatrzyk, w którym przydzielamy ludziom nielubianym przez nas bardzo negatywne role. Bo ten jest brzydki, ten niemądry, ten zły, a tamten to po prostu zdrajca. Często o tym, kogo uznamy za trędowatego, decyduje nasz kaprys, zło, które są w każdym z nas. Pewien Drwal miał swoją ulubioną siekierę. Ale pewnego dnia przeszukał cały dom i nie umiał jej znaleźć. Siekiera zniknęła, jak się to dzisiaj mówi, jak kamfora. I wtedy to zaczął podejrzewać, że ktoś mu ją ukradł. Pod wpływem tych myśli podszedł do okna i przez okno zobaczył przechodzącego syna sąsiada. I zaczął myśleć: chyba to on mi tą siekierę ukradł. Ma nawet oczy złodzieja. Nawet włosy ma charakterystyczne dla człowieka, który kradnie. Ale minęło kilka dni
i drwal swoją siekierę znalazł pod tapczanem, bo kiedy wrócił z pracy, ją tam wrzucił i po prostu o tym zapomniał. Szczęśliwy z tego powodu, że ją odnalazł, podszedł do okna i wtedy zobaczył syna sąsiada. I wtedy pomyślał, wcale nie ma takich złodziejskich ruchów. Jego wzrok jest śmiały, a włosy całkiem przyzwoite. I dlatego też, moi drodzy, tak samo jak ten, któremu zniknęła siekiera, przylepiał pierwszemu spotkanemu wszystkie winy i co złe, tak samo i my często postępujemy w życiu. Traktujemy niektórych ludzi, jakby byli trędowaci. I dlatego trzeba, byśmy właśnie w dzisiejszą niedzielę, choć na chwilę usiedli w samotności i pomyśleli nad tym, jak ja traktuję moich bliźnich, co ja czasami o nich wygaduję, czy czasami komuś nie przylepiłem takiej czy innej łatki. A jeśli odkryjesz, że coś takiego miało w życiu, to za tego człowieka się pomódl, a następnie postanów, że zrobisz wszystko, abyś wszystkim ludziom spotkanym na drodze życia tej łatki nie przylepiał. Jeśli masz coś dobrego o kimś powiedzieć, to zawsze powiedz. A jeśli jest to coś złego, to zaciśnij zęby i nie mów nic. Pamiętaj, na ten twój mały rachunek sumienia dzisiejszej niedzieli Pan Jezus czeka. Amen.